poprzednim roku ulica Kossaka uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, prawie 3 miliony złotych i już w tym momencie jesteśmy po przetargu i lada moment wchodzimy już na pełen plac budowy i całkowicie nowa informacja, dosłownie wczoraj uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie, ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Matejki, dwóch dróg obok siebie, które będą się łączyć docelowo z ulicą Malczyckiego, która bezpośrednio połączy ten rejon ulicy Matejki Kossaka z węzłem S8. W ramach tego zadania przebudujemy kanalizację sanitarną, ciąg pieszo-rowerowy, zostanie wybudowany chodnik, nowe oświetlenie, zatoczka dla autobusów, dla dzieci, które dojeżdżają właśnie do szkoły, w której się obecnie znajdujemy, do szkoły podstawowej numer 1, bezpieczne przejścia i szereg innych udogodnień dla mieszkańców, tak żeby poprawić komfort i bezpieczeństwo.